Kiedy mówimy o pieniądzach, znaczenie ma nie tylko ich ilość. Ważne jest też to, kiedy te pieniądze uzyskacie lub oddacie. Może trochę konkretniej. Załóżmy, że żyjemy w świecie, w którym wpłacając pieniądze do banku, mamy gwarancję odsetek w wysokości 10%. 10% bez ryzyka. Dużo jak na standardy historyczne, ale będzie łatwiej liczyć. Załóżmy więc, że zawsze dostajemy 10% wolnych od ryzyka odsetek. Przedstawię wam kilka scenariuszy, a wy pomyślicie, który by wam odpowiadał. Mógłbym dać wam $100 od razu. To jest możliwość pierwsza. Albo mógłbym za rok, zamiast dawać wam $100 teraz, dałbym wam $109 za rok. A za 2 lata, i to jest trzecia możliwość, będę skłonny dać wam $120. Ktoś zaczepia was na ulicy. Mogę wam dać banknot $100 teraz, banknot $109, to jest $109 za rok, albo $120 za 2 lata. A wy wiecie, że możecie uzyskać 10% odsetek bez ryzyka. Nie potrzebujecie pieniędzy natychmiast, zakładamy, że je zaoszczędzicie. Nie macie pilnych opłat do uiszczenia. Która z tych możliwości jest najlepsza? Którą chcielibyście wybrać? Gdyby zależało wam tylko na kwocie, czyli ilości pieniędzy, powiedzielibyście: hej, $120 to najwięcej, wezmę to. Ale pewnie też pomyślicie: dostanę pieniądze później, może coś stracę? I mielibyście słuszność. Stracilibyście okazję uzyskania 10% odsetek bez ryzyka od pieniędzy wziętych wcześniej. Gdybyście chcieli bezpośrednio porównać te możliwości, to proces myślowy przebiegałby tak. Jeśli wybiorę opcję pierwszą, czyli wezmę $100 i wpłacę je do banku, to jaki będzie przyrost przy tych odsetkach 10% bez ryzyka? Po roku 10% ze $100 to $10. Dostalibyście $10 odsetek. Po roku całe wasze oszczędności w banku będą wynosić $110. Widzimy więc, że $100 wzięte od razu i wpłacone do banku na 10% bez ryzyka po roku da $110, a to więcej niż $109 za rok. Przy tym scenariuszu, w tej sytuacji, wolelibyście więc to niż to. Po roku bylibyście o $1 do przodu. A za 2 lata? Jeśli weźmiecie $100 i za rok będziecie mieć $110, to 10% ze $110 wynosi $11. $11. Dostajemy $11 i razem mamy $121. Zatem lepiej jest wziąć $100 i od razu zainwestować w banku na 10% rocznie, bo będzie z tego $121. A to korzystniejsze niż gwarancja $120 za 2 lata. Znów będziecie o $1 do przodu. Ważna jest nie tylko ilość, ale też termin otrzymania pieniędzy. Mówimy o zmiennej wartości pieniądza w czasie. Wartość pieniądza w czasie. Podejdźmy do tego inaczej. Zastanówmy się, jaka będzie ta wartość po jakimś okresie, przy spodziewanej stopie procentowej. Będzie można porównać te pieniądze z równymi kwotami w przyszłości. O zmiennej wartości pieniędzy w czasie można też myśleć, używając pojęcia wartości bieżącej. Powiem o wartości bieżącej i przyszłej. Wartość bieżąca i przyszła. Wartość przyszła. Wartość przyszła. Przy tym założeniu, przy tych 10%, gdyby ktoś was zapytał, jaka jest bieżąca wartość $121 za 2 lata, to w istocie pyta, jaka jest wartość bieżąca. Oznaczamy ją skrótem PV. Jaka jest wartość bieżąca $121 za 2 lata? Czyli jaką ilość pieniędzy trzeba będzie wpłacić do banku z odsetkami bez ryzyka, by za 2 lata mieć z tego $121. Wiemy, ile to jest. Jeśli wpłacicie 100 dolarów do banku na 2 lata na 10% bez ryzyka, to uzyskacie 121 dolarów. Wartość bieżąca tych 121 dolarów to 100 dolarów. Można też podejść do sprawy inaczej. Zapytajmy, jaka jest wartość przyszła? Jaka jest wartość przyszła tych 100 dolarów za rok? Jeśli uzyskacie gwarantowane 10% z banku, to przyszła wartość wynosi 110 dolarów. Wartość przyszła po 2 latach to 121 dolarów. A teraz trochę ciekawsze zagadnienie. Zawsze zakładajmy dla ułatwienia stopę procentową 10% bez ryzyka. Ktoś mówi, że za rok da nam 65 dolarów. 65 dolarów. Za rok. Musimy się zastanowić, jaka jest bieżąca wartość tej sumy. Jaka jest wartość bieżąca? Wartość bieżąca. Pamiętajcie, wartość bieżąca to pytanie, jaka kwota wpłacona do banku na dany procent bez ryzyka będzie równoważna tym 65 dolarom. Które z tych dwóch wydają się wam równoważne? Powiecie, jakakolwiek to suma, nazwijmy ją x, jakakolwiek to suma, to jeśli zwiększę ją o 10%, czyli mam x plus 10% z x, zapiszę to tak, plus 10% razy x, wyczyszczę tutaj, x plus 10% z x powinno być równe naszym 65 dolarom. Jeśli wezmę tę kwotę i uzyskam z niej 10% po roku, to powinno być równe 65 dolarów. To jest to samo co 1x, albo 1x plus 10%, czyli plus 0,1x równa się 65. I dodamy. 1,1x równa się 65. A jeśli chcecie wyliczyć wartość bieżącą, podzielicie obie strony przez 1,10. Macie więc x równa się… Zrobię tak, będzie jaśniej. Podzielmy obie strony przez 1,… Drugie miejsce nie ma znaczenia. Nie zależy nam na precyzji, zresztą to jest dokładnie 10%. Zatem to będzie… Tu się skraca. X będzie równe… Wyświetlę kalkulator. Zatem x będzie równe 65 podzielone przez 1,1, 59,09 dolara w zaokrągleniu. Czyli x równa się 59,09. I to jest bieżąca wartość 65 dolarów za rok. Inaczej, gdybyście chcieli wiedzieć, jaka jest przyszła wartość 59 dolarów i 9 centów za rok przy stopie procentowej 10%, uzyskacie 65 dolarów.